Počuliśmy, że Pan Jezus asi nie potrzebował mikrofon. Słyszeliśmy, że Pan Jezus chyba no nie potrzebował mikrofonu. Ale wiecie, co było bardzo zwłaszne? Ale czy wiecie, co było takie bardzo dziwne? Że ty ludzie, którzy chcieli poczuć Boże słowo. Że ludzie, którzy chcieli słyszeć Boże słowo, oni musieli naklonić swoje ucho. Oni zawsze musieli jakby skłonić swoje ucho. Tak nadchnąć swoje ucho. Jakby tak bardziej nastawić swoje ucho. A w prorokowi Izajaszowi 55. kapitole czytamy. Prorok Izajasz 55 czytamy: nastaw swoje ucho. Lebo ty potrzebujesz dwakrát poczuć Boże. Ponieważ ty musisz dwa razy słyszeć Boże słowo. Na innym miejscu mówi Boże słowo: Gospodin mówił, a dwakrát som. Na innym miejscu mówi słowo Boże: Pan Bóg powiedział i dwa razy słyszałem. A ja som sa pýtal, Panie Ježišu, ako je to? I ja pytałem: Panie, no jak to jest możliwe? Prvýkrát počujeme fizicky. Za pierwszym razem słyszymy słowo fizycznie. Ale ten to drugie, to dwakrát poczuć je to, że poczuję aj swoim sercem. Ale za drugim razem słyszymy swoim sercu. Nie starczy poczuć len swoim. Nie wystarczy tylko swoim fizycznym uchem usłyszeć. Naklon swoje serce. Nastaw swoje ucho, to znaczy nastaw też swoje serce. A ja chcę opytać, wszyscyśmy przynieśli swoje serca ze sobą. Chciałbym zapytać, czy wszyscy przynieśliśmy swoje serca razem ze sobą? Wierzę temu, że amen. Wierzę, że tak. Chcę wam odozdać velmi serdeczny pozdrav od mojej rodziny. Chciałbym oddać wam bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny i żony. Wczoraj som telefonował z manżelką. Wczoraj dzwoniłem do mojej żony. A kazala was wszystkich. I prosiła, żeby bardzo serdecznie was wszystkich pozdrowić. A mówiła, że wszyscy sa modlia za nas. I mówiła, że wszyscy modlą się za nas. A tak jak mój brat mówił o tych rybarach. I tak samo jak mój brat mówił o tych rybakach. A skutecznie nie mali úspech ci uczennicy. I rzeczywiście, no nic nie złowili ci uczniowie. Pokiaľ nie był w lodzie Pan Jezus. Dopóki nie był w łodzi Pan Jezus. Ale kiedy wstąpił do lodzi. Ale kiedy Pan Jezus wszedł do łodzi. Na jego słowo. Na jego słowo. Są niektórzy chrześcijanie, którzy si myślą, je napisane, tak to tak sa musí stať. Niektórzy chrześcijanie myślą, tak jest napisane, więc tak musi być. A idú a používajú svoju vieru k tomu, aby činili divy a zázraky. A i idą i używają swoją wiarę do tego, żeby czynić cuda. A potom, keď sa nestane nič, tak obvinujú toho druhého, že nie ma wieru. A potem, kiedy nic się nie wydarzy, to jakby obwiniają nawzajem tego drugiego, że no nie miał wiary, to dlatego. Ale jedną rzecz nie wsimli. Ale jedną rzecz nie zauważyli, przeoczyli. Że dziwi sa stawają skutecznie na jego słowo. Że cud rzeczywiście wydarza się tylko na jego słowo. Ale kiedy w łodzie Pan Jezus. Ale tylko wtedy, kiedy w łodzi jest Pan Jezus. Bez Jezusa Chrystusa. Bez Pana Jezusa Chrystusa. Darmo stawiasz na jego słowie. Na darmo budujesz na jego słowie. Ako nie masz w swoim. Jeżeli nie masz go w swoim sercu. Ako nie masz w łodzie swojej. Jeżeli nie masz, nie jest on w łodzi swojego twojego życia. Wiesz, dwom panom sa służyć nie da. Wiesz, dwom panom nie można służyć. A gdzie w twoim sercu twoje pyszne ja? Jeżeli w twoim sercu mieszka twoje pyszne ja. Ty si pyszny chrześcijan. Jesteś pysznym chrześcijaninem. Spychą sa Pan Jezus nie będzie dzielił w swoim sercu. Spychą nie będzie się Pan Jezus dzielił w twoim sercu. Albo ak si agresywny. Albo jeżeli jesteś agresywny. Nie myśl si, że z duchem agresywity będzie sa Pan Jezus dzielił. Nie myśl, że z duchem agresywności będzie Pan Jezus dzielił się w twoim sercu. Dwom panom sa służyć nie da. Dwom panom nie można służyć. Co si myślicie, który pan odstąpi? Co myślisz, który pan odejdzie? No Pan Jezus odchodzi. Pan Jezus odchodzi. Idzie won. No i wychodzi precz. Niedaleko. Niedaleko. Ale znowu klopę. I na nowo za drzwi i puka. A czeka, kiedy mu otworzysz. Czeka, kiedy otworzysz. A ty musisz tym duchom nieco robić. I ty musisz tym duchem coś zrobić. Z tym egoizmem, w swoim sercu musisz coś zrobić. Ty musisz zjać to ego. Ty musisz wziąć to ego
a przybić go na krzyż. I przybić go do krzyża. A powiedzieć: Panie Jezusie. I powiedzieć: Panie Jezu, już nie chcę żyć ja. Nie chcę już więcej żyć ja. Ale chcę, abyś ty żył. Ale chcę, żebyś żył ty w moim sercu. Lebo jak pozywasz Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ponieważ kiedy zapraszasz Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, a nie przybijasz dziennie to swoje ja na krzyż. I nie przybijesz każdy dzień to swoje ja do krzyża, tak nie możesz być naśladownikiem Jezusa. Nie możesz naśladować Pana. Może niektórzy powiedzie: raz sa to stanie, raz to przybijem, a je to w poriadku. Może ktoś powie: no raz ja tak zrobię, że po prostu przybiję to go do krzyża i jest wszystko w porządku. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, że ten letorast, który jest do niego wsadzony. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, że ta gałązka, która jest w nim wsadzona, ta sa musi oczyszczać. Ona musi się oczyszczać. Wiecie, ja są z takiego winarskiego kraja. Wiecie, ja pochodzę z takiego kraju, gdzie po prostu rośnie, uprawiają winorośl. A tak my chodzili z rodzicami oczyszczać ten winnik. I z rodzicami po prostu szliśmy, żeby obcinać te gałęzie. A tam na tą winnicy były takie wichonki, takie czerstwe wichonki. I na tej winorośli były takie świeże gałązki. A myśmy to robili cały dzień, kiedyśmy przeszli całą tą winnicą. Cały dzień myśmy ulamowali te winy. I cały dzień szliśmy przez całą tę winnicę i po prostu ucinaliśmy te gałązki. A ja się pytam mojej mamiczki, dlaczego to mamy robić? I ja pytam moja mamo, no dlaczego my to robimy? Wiesz, gdybyśmy nie kali te to haluski, tak oni by się rozmogli, a owoce by nigdy nie dozrały. A ona mówi, wiesz, gdybyśmy zostawili tak te gałęzie, żeby sobie rosły, to one by sobie rosły, a owocu nigdy by nie było. Preto my musimy to ulamować. Dlatego my musimy to obcinać. Tak jako chłopiec on to pochopił, a posłuchał co ma robił tak, są tu to pracę. Tak samo jak i ja, będąc chłopcem, zrozumiałem to i czyniłem. Ale o 2 tygodnie znowu mamička mówi, idziemy do winnicy ulamować wichonki. Ale 2 tygodnie później mama mówi znowu, no idziemy do winnicy, żeby obcinać. A mówi, mama, wszakśmy to już ulamowali. A ja mówię, mama, przecież wszystko zostało zrobione. No ale chodź. A ona mówi, no chodź, zobacz. A kiedy som przyszedł do tej winnicy, znowu to wypadało tak, jako przed 2 tygodniami. A kiedy przyszedłem do tej winnicy, to tak samo wyglądało jak przed 2 tygodniami. A mówi, pozri sa, tu gdzie sme ulomili. A ona mówi, popatrz, tutaj, gdzie myśmy obcięli gałąź. Nie tam wedla, już nowy wichonok. Tutaj, zaraz obok, już nowa gałąź rośnie. A tak znowu, to musimy ulamować. I tak samo musieliśmy to obciąć. Tak jest właśnie naśladowanie Pana. I to jest właściwie obraz naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy, że raz my nieco przeżyliśmy. Nie wystarczy, że tylko raz przeżyliśmy coś z Panem. Tak mówi w Łukaszowi 9 kapitole, Łukasz, 23 wersie. 9 rozdział, 23 werset mówi: ten, kto mnie chce naśladować. Ten, kto chce naśladować mnie. Niech zaprze sam siebie. Niech zaprze samego siebie. Weźmie swój krzyż, weźmie swój krzyż każdego dnia. A niech ma nas i naśladuje mnie. Każdy dzień. Każdego dnia. Ja sam to robił z tym winnicą każde 2 tygodnie. Ja robiłem to, będąc dzieckiem, każde 2 tygodnie w winnicy. Ale Pan Jezus mówi, ty to potrzebujesz każdy dzień. Ale Pan Jezus mówi, ty potrzebujesz tego każdego to dnia. To jest proces. To jest proces. Ty potrzebujesz, abyś stale był w tym. Ty potrzebujesz ciągle być w tym. W tą duchowną zapasę. W tej walce duchowej. Boj... Bdziejcie a modlicie się, mówi. Boże Słowo mówi, czujcie i módlcie się. Czuwajcie i módlcie się. A tak są bardzo wdzięczny za to, że Pan Jezus stał w tej łódce. I bardzo jestem wdzięczny za to, że Pan Jezus stanął do tej łódki. A naraz ten zázrak był tam. I nagle ten cud po prostu był tam. Wiecie, tym zázrakom był Pan Jezus. Wiecie, tym cudem właściwie to był Pan Jezus sam. Nie te ryby boli zázrak. Nie te ryby to były ten cud. On jest tym. On jest tym cudem. On jest tym nadherem. On jest tym przepięknym. A ktużisz po tym, aby twoje żywot był zmieniony. Jeżeli pragniesz po tym, żeby twoje życie uległo zmianie. A ty widzisz, że
Ty, jeżeli ty widzisz, że tylko cud może coś zmienić w twoim życiu, potrzebujesz Pana Jezusa Chrystusa. On jest gwarancją tego cudu. On jest podstawą, fundamentem tego. Przed paru laty Pan Bóg powołał mnie do Serbii. Posłał mnie do jednej małej dziedzinki. I wysłał mnie, żebym usługiwał w takiej małej wiosce. A tak som išiel tam, aby som kázal evanjelium. A więc szedłem tam, żeby zwiastować Boże słowo. Ale prvne, že som sa dostal na kazateľňu. Ale zanim przyszedłem za kazalnicę, brat, ktorý nás uhostil, brat, ktorý okázal nám gościnność, hovorí, ešte je predobedie, večer budeš kázať. Mówi, jeszcze jest przed południem, wieczorem dopiero będziesz usługiwał. Tu si aj so svojou rodinkou. Jesteś tutaj i razem ze swoją rodziną. Chodź, wywedziem cię k rzece. Chodź, zaprowadzę cię do rzeki. Velmi krásne prostredie. Bardzo piękna przyroda. A takśmy išli k rzece. A więc poszliśmy razem. A naraz uvidel tam suseda, który išiel na rybarską czonie. A nagle zobaczyliśmy sąsiada, który płynął na łódce rybackiej. A tak tento brat zakiwał na toho suseda, mówi: "Pojď a zober nás, trošku sa prevezie." A więc ten brat po prostu pomachał do tego sąsiada i powiedział: "Podpłyń bliżej i weź nas ze sobą, trochę po prostu popatrzymy." Taka Božia prítomnosť bola tam. Taká Božia obecność tam była. A tak som vstúpil celou to moją rodinką, sme vstúpili do tej lodi. A więc całą moją rodziną weszliśmy do tej łodzi. A tento rybár sa pustil týmto motorovým člnom. I ten rybak po prostu v tą łodzią wypłynął. A prešli sme niekoľko metrov. I kilka metrów popłynęliśmy. A naraz takáto ryba skočila nám do člna. I nagle taka właśnie ryba wskoczyła nam do łódki. Tak moje dzieci sa preľakli. Moje dzieci zlękły się. Córka, która jest manżelka mojego zaťa, musiał chytić. Córka, która jest żoną mojego zięcia, po prostu musiałem ją trzymać mocno, bo chciała wyskoczyć. A uciec po wodzie. I po prostu uciekać z powrotem po wodzie. A skakali nam ryby. I po prostu to było jezioro, gdzie skakały nam ryby do środka. Takie to wielkie ryby nam skakali do. Takie ogromne ryby wskakiwały nam do łódki. Nie precz od člna, ale do člna. Nie wyskakiwały z tej łódki, ale wskakiwały do łódki. Ja som to nigdy nie zażył. Nigdy takiego czegoś nie widziałem. A wiecie, co mi powiedział Duch Święty? I wiecie, co wtedy Duch Święty powiedział do mnie? To jest znak dla ciebie. Abyś wiedział. Żebyś wiedział, że w tejto dziedzinie dam przebudzenie. Że tutaj na tej wiosce ja sprawię przebudzenie. Że nie ludzie będą pozywać ludzi. Że nie ludzie będą zapraszać ludzi, żeby przyszli z nimi do zborów. Ale sami ludzie będą przychodzić, a będą się oddawać. Ale sami ludzie, sami z siebie będą przychodzić i oddawać swoje życie Panu. A do wtedy tam nie było przebudzenia w tej. I dotychczas nigdy nie było tam przebudzenia w tej wiosce. Było tam tylko kilka ludzi. Było tylko kilka osób. Była garstka ludzi, którzy. Była garstka ludzi, którzy spotykali się razem. A kiedy som kázal tam Božie slovo. A kiedy tam zwiastowałem słowo Boże. Osiem ludzi odozdało swoje. Osiem osób oddało swoje życie Panu. A kiedy sme odišli domov. A kiedy wracaliśmy z powrotem do domu. Nastala wielka radość. Taką radość przeżywaliśmy. Lebo około 30 ludzi przyszło. Ponieważ odozdało swoje żywoty. Ponad 30 ludzi do domu przyszło jeszcze wieczór i oddało swoje życie Panu. A mówili ci to bracia, bracianko, aniśmy tych ludzi nie pozywali. I ci bracia mówili, jeszcze nawet nie zapraszaliśmy tych ludzi, oni sami przychodzili. Ryby skakali do łodzi. Ryby po prostu same skakiwały do łodzi. Wiecie, tam gdzie jest Pan Jezus. Wiecie, tam gdzie jest Pan Jezus. Tam jest zázrak. Tam jest cud. Tam się dzieją wielkie rzeczy. Tam czynią się wielkie rzeczy. A wiecie, co powiedział ten rybak? A czy wiecie, co opowiedział ten rybak? Nigdy przed tym nic takiego nie zażył. Nigdy przedtem nic takiego nie widział. A mówi, ani potem samu to nigdy więcej. I mówi, nawet potem nigdy więcej ryby nie wskakiwały do łódki. Halleluja. Halleluja. Tam był Pan Jezus. Tam był Pan Jezus.
A kiedy będzie Pan Jezus tu? A kiedy będzie Pan Jezus również tutaj? On za rozwodnie. Jaki zázrak tu urobi? To on zadecyduje, jaki cud może tu wykonać. A znajdzie wieru. Jeżeli znajdzie wiarę. A znajdzie otwarte serce. Jeżeli znajdzie otwarte serce. Wiecie, nie my będziemy mu mówić, Panie, taki to zázrak. Wiecie, to nie my mu będziemy mówić, Panie, no taki cud ty spraw. Ale on powie. On widzi twoje serce. Ale to on powie, bo on widzi twoje serce, do twojego serca. On widzi twoją potrzebę. On wie, z czym zapas. On doskonale wie, z czym ty walczysz. Aleluja. Będziemy czytać Boże Słowo. Będziemy czytać Słowo Boże. Prosim, abyś przeczytał ten tekst. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 46 wersetu do końca rozdziału. Łukasz, 6 rozdział, 46 do końca rozdziału. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, ich czyni. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. A kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął. A upadek domu owego był zupełny. Istotnie wszyscy poznamy ten tekst. Wszyscy znamy ten tekst Słowa Bożego. Już w niedzielnej besiedce nasze dzieci są wyuczone. Już na szkółce niedzielnej na ten temat naucza się nasze dzieci. A śpiewają aj nasze dzieci tu pieseń. I już mądry stawał dom swój na skalę. I nasze dzieci śpiewają te pieśni. Już i mądry budował swój dom na skalę. A mąż blazon zase budował swój dom na piesku. A mąż głupiec zbudował znowu swój dom na piasku. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus mówi. Dlaczego mi mówicie, Panie, Panie? Dlaczego wy mówicie do mnie, Panie, Panie? A nie czynicie moje słowa. I nie czynicie tego, co mówię. Wiesz, ty kiedy nazywasz Pana Jezusa Panem. Wiecie, kiedy nazywamy Pana Jezusa Panem. Tak dawać wielki pozor. To musimy bardzo uważać. Aby si napełniał jego słowa. Żebyś czynił to, co on mówi. Nie len mówić, Panie, Panie. Nie tylko mówić, Panie, Panie. Nie len. Kazać o nim. Nie tylko zwiastować o nim. Nie len śpiewać. Nie tylko śpiewać o nim. Nie len baśnić o nim. Nie tylko marzyć o nim. Ale czynić. Ale czynić. Aby to było skutkiem a prawdą. Żeby to było prawdą i rzeczywistością. Aby jego słowo głęboko padło do Żeby twojego serca. Jego słowo bardzo głęboko padło do twojego serca. Nie staci len tak powrchnie naśladować. Nie wystarczy tak tylko trochę naśladować Pana. Są mnogi ludzie, którzy stawają na zbor. Wiele ludzi buduje na zborze. Są niektórzy ludzie, którzy stawają na nauczycielu. Wiele ludzi buduje na nauczycielach. Są ludzie, którzy na taką dobrą uczeni stawają swoje życie. Są ludzie, którzy na takiej dobrej nauce wybudowali swoje życie. Powiedział, to jest dobra książka, to si przeczytaj. I mówią zawsze, to jest dobra książka, tą przeczytaj. A ja muszę powiedzieć, że to jest wszystko nic. A ja muszę wam powiedzieć, że to właściwie wszystko jest niczym. Wiecie, gdzie to wszystko zaczyna? Czy wiecie, gdzie to wszystko rozpoczyna się? W tym osobnym związku z Panem Jezusem. W tym osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. A my za to z tym nieco musimy urobić. I my właśnie w tym celu musimy coś z tym zrobić. A Pan Jezus Chrystus mówi, ty musisz iść głębiej. A Pan Jezus Chrystus mówi, ty musisz głębiej iść. A chcesz być tym mądrym stawicielem. Jeżeli chcesz być tym mądrym budowniczym. Nie starczy len tak pohladkać, a powiedzieć, o, to sami pachaci, to jest dobre. Nie wystarczy tak tylko pogładzić, mówić, o, to jest ładne, to mi się podoba. A teraz mogę tu stawać. I teraz już mogę tutaj budować. A potem przyjdę do zgromadzenia. A potem przyjdę na nabożeństwo i zacznę marzyć. A zacznę można kazać. I zacznę zwiastować może. Możemy śpiewać. Mogę śpiewać. A buduję. I ja właśnie buduję. Można, że swoją karierę. Może karierę buduję w chrześcijaństwie. A
A przyjdą doświadczenia. A przyjdą skuszki. A przyjdą doświadczenia. A przyjdą wielkie skuszki. I przyjdą ogromne doświadczenia. A wiecie, co ma przekłapiło? I wiecie, co zaskoczyło mnie tutaj? Tam Pan Jezus nie mówi, że len tak przyjdą wody, a tak... Tak się rozleją. Pan Jezus nie mówi tylko, że wody przyjdą, no i tak się rozleją spokojnie. Ale te wody się oboria, jako keby schwalnie preto przyszli, aby skusili ten dom. Ale te wody napierają, jakby właśnie w tym celu one przyszły, żeby wypróbowały ten dom. Zober ważnie jego słowo. Weź na serio jego słowo. Lebo przyjdą skuszki do twojego. Ponieważ życia. Przyjdą doświadczenia w twoje życie. A te skuszki ukażą, że na co si stawał. I te doświadczenia pokażą, na jakim fundamencie budowałeś. Czy si stawał na ludzi? Czy budowałeś na ludziach? Czy si stawał na obecności? Czy budowałeś tylko na społeczności? Czy si budował na książkach? Czy budowałeś na księgach? Czy si budował na uczeniu? Czy budowałeś na nauce? Albo czy si stawał równo na Pana Jezusa? Albo czy budowałeś wprost na Panu Jezusie? A teraz ako stawać na Pana? I teraz właściwie jak budować na Nim? Ty musisz kopać. Musisz kopać. Mówi, klopcie a otworzy się wam. A Boże Słowo mówi, pukajcie i otworzą wam. Wołajcie a ohlasim się wam. Wołajcie i odpowiem wam. Ty nie smiesz przestać. Nie możesz przestać. Ty musisz iść tak daleko. Musisz tak daleko dojść. Ty musisz się tak pokorić przed Bogiem. Ty musisz tak uniżyć się przed Bogiem. Ty musisz tak wołać. Ty musisz tak wołać do Niego. Tak złomić swoje serce. Tak przełamać swoje serce przed Nim. A tak głęboko iść. I tak głęboko wejść. A kryczać, a mówić, Boże, hľadám ťa całym swoim sercem. I mówić, Panie, ja szukam całym swoim sercem, to Ciebie. Daj sa mi nájsť. Daj mi się znaleźć. A kopię. I ciągle kopię. A tak cítim, nie mam odpowiedzi. I ja czuję, nie mam żadnej odpowiedzi. A wołam. I wołam. A kopię. I kopię. A idę głęboko. I głębiej. A naraz się stanie, jako zakopniesz. I nagle jak zacząć kopać, ozwie się skała. To wtedy odpowie skała. Halleluja. Tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. A tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. Tak mówi Paweł apostoł. Tak mówi apostoł Paweł. Że ta skała szła za nimi. Że ta skała szła za nimi. A ta skała był Chrystus. A tą skałą był Chrystus. Ty potrzebujesz tak się pokorić. Ty musisz tak uniżyć się przed Bogiem. Ty tak musisz iść głęboko. Ty tak głęboko musisz dojść. Ty tak musisz na tych swoich kolanach wołać. Ty musisz tak bardzo prosić, wołać, błagać na swoich kolanach. Aż kim się ci ozwie. Aż dopóty On nie odezwie ci się. A wiesz, kiedy się ozwie. A kiedy się odezwie. Starczy. To wystarczy. Odstań jeszcze rzeczy. Jeszcze daj precz rzeczy, aby si sa mohol ho dotýkať, które przeszkadzają, żebyś mógł go dotknąć. Vo viere sa ho dotýkať. W wierze dotykać. O Panie. Panie. Ďakujem, že si v mojom srdci. Dzięki, że jesteś w moim sercu. O, ďakujem ti, Panie. Dzięki, Panie. Nie som hoden. Nie jestem godzien. Ale ti ďakuję. Ale dziękuję. A ty cítiš, że masz ten dotyk Boży w swoim. Ty czujesz, że ten dotyk Boży jest w twoim sercu. A że ho dotyka. I że dotykasz go. A on sa dotyka. I on dotyka ciebie. A on sa ci ozwał. I on odpowiedział ci. Nie uspokój się len z nabożeństwem. Nie zadowol się tylko z religijnością. Nie uspokój się len to, że masz jakieś pracowne miejsce w zborze. Nie zadowalaj się swoją funkcją w zborze. Nie stawaj się swoją karierę w cyrku. Nie buduj swoją karierę w kościele. Ale ty hľadaj Pana. Ale szukaj Pana. Kop głęboko. Kopaj głęboko. Aż kim sa ti nie ozwie. Dopóki nie odezwie się. Kim nie będziesz mać osobne obecność. Dopóki nie będziesz miał osobistą relację z Nim. A wiesz, ako możesz wiedzieć, że już masz osobne. A czy wiesz, w jaki sposób możesz wiedzieć, że już masz tę osobistą relację? Wiesz, mnogi wierzący, kiedy mają problem, bieżą za jednym bratem, wiesz, za drugim. Wiele wierzących, kiedy mają problem w życiu, to biegną za jednym wierzącym, za drugim wierzącym. Albo stiażuje się sąsiedzie, albo drugim. Albo marudzi przed sąsiadem, albo znowu komuś innemu. A
Ale nie idzie k Panu Jezusowi. Ale nigdy nie przychodzi do Pana Jezusa. Pan Jezus jest ten posledni, ku komu przychodzi. Pan Jezus jest właściwie tym ostatnim, do kogo się zwraca. Już był u wszystkich. Już wszystko spróbował. Już mu wszyscy mówili, to tylko Pan może wyrieszyć. Już wszyscy mu mówili, to tylko Pan może naprawić. A jeszcze stale nie przyszedł k Panu. A on jeszcze ciągle nie przyszedł do Pana. Bo nigdy nie przyszedł na tę skałę. Nigdy nie przyszedł na tę skałę. Ty potrzebujesz iść głęboko. Musisz głęboko kopać. Aby si sa dotkol tej skały. Żebyś dokopał się do tej skały. Żeby ta skała dotkła się ciebie. Żeby odezwała się. Żebyś miał świadectwo sam w sobie. A potem, kiedy jesteś w problemie. A potem, kiedy masz problem. Tak to nie jest człowiek, któremu najpierw powiesz. To nie jest człowiek, do którego ty zwracasz się najpierw. Najpierw powiesz Pan. Ale najpierw zwracasz się do Pana. Wiecie, tak to są wyuczowali u nas. Wiecie, tak w takim duchu ja nauczałem w moim zborze. A nieco są oprawował na aucie skarbofresko. I coś właściwie naprawiałem na samochodzie. Skarbofresko to jest kotuczowa. A z taką, jakby to powiedzieć, z piłą taką naprawiał coś. A frklo taka tryska mi równo do oka. I do oka jakby taki wpadł mi ziarenko do oka. O. A taka bolest to była w oku. I taką boleść miałem w tym oku. Tak som privrel oczy, położył som i tak przymknąłem oczy i ten właściwie te machinę położyłem. I szedł som z dzielni won. I wychodziłem z tej z garażu. A drugimi drzwiami przyszła k nam jedna siostra ze zboru. I w drugim w drzwiach stanęła inna siostra ze zboru w tym momencie. A mówi, ona sami pozdrawiła. I ona pozdrowiła. A mówi, joj, przepraszam mi siostryczka, musim beżeć na pogotowość. I ja mówię, wybacz siostro, teraz nie, muszę lecieć na pogotowie. Lebo mi frkla pryska do oka. Ponieważ ziarenko wpadło mi do oka. A ona mówi, bratka za ciebie. A ona mówi, pastorze. A już był u Pana Jezusa. A byłeś już u Pana Jezusa? Że cię nas uczył. Ponieważ ty nauczałeś nas. Że najpierw Pan Jezus. Że najpierw Pan Jezus. A potem pogotowie. A ja som sa zahambil. I ja tak bardzo zawstydziłem się. Wiecie, jak kiedy złodziej przychyci, wiecie, a kradzież. Właśnie tak, jak złodziej zostaje przyłapany, kiedy kradnie. Ja wstydziłem się. Poszedł som do kúpeľni. Ja wszedłem z powrotem do łazienki, zamknąłem drzwi za sobą. I mówiłem, wybacz mi, Panie Jezu. Ja tak dobrze wiem kazać. Ja tak bardzo dobrze potrafię nauczać. Ale tak to źle robi. Ale tak źle postępuje. Wybacz mi, Panie. Idę k Ciebie najpierw. Ja idę najpierw do Ciebie, Panie. O Panie, o, Panie. Mi bądź miłościw mi. I wybacz mi. A naraz spozorniał som, że ma prestalo pichać w oku. I nagle zauważyłem, że nie odczułam już bólu w oku. Żmurka. Ja tak powiekami przecieram oczy. A nie bolało. I nie ma boleści. Tak są pozerał do zrkadła. A więc patrzyłem do lustra. A mówię, czy to nie mam nigdzie na kraj. I czy gdzieś na kraj nie osunęło mi się to. A Duch Święty mi mówi. A Duch Święty mi mówi. Ach, ako możesz być taki to głupuczy. Jak możesz być taki głupi. Więc nie myślisz, że kiedy ci wyberę z oka tryesku, że ci to położym na kraju. Nie myśl, że kiedy wybiorę ci ziarenko z oka, to położę ci go gdzieś obok. Nigdy więcej tu tryesku nie naszedł. Nigdy więcej już nie znalazłem to ziarno. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Ale my potrzebujemy żywe owoce. Ale my musimy mieć żywą relację z Nim. Kiedy go dotkniemy. Kiedy dotykamy Go. Twoja dusza plesa. Twoja dusza raduje się. Twoje wnętrze plesa. Twoje wnętrze się cieszy. Twoje oczy słzia. Twoje oczy są zalane łzami. Radością. I radością. Wdzięcznością. Wdzięcznością. Lebo On jest tam w Twoim życiu. Ponieważ On jest tam w Twoim życiu. Lebo se On dotyka. Ponieważ On dotykał Ciebie. Ty możesz dotykać i Ty Jego. Możesz dotykać Jego. Jakie jest to krasne. Jak to jest piękne. Jak jest to pożądane. Jak jest to błogosławione. Preto bądź mądry. Dlatego bądź mądrym budowniczym. Lebo przyjdą skuszki. Ponieważ przyjdą doświadczenia. Przyjdą wielkie skuszki. Przyjdą wielkie doświadczenia. Moi drogi. Pan Jezus mi dał moją małżonkę. Pan Bóg dał mi moją żonę. Mój brat mówił o
ewangelistowi, który z wielką ciężkością odchodzi. Mój brat mówił przede mną o ewangeliście, który bardzo z taką wielką trudnością wychodzi z domu. A opuszcza swoją rodzinę. I zostawia swoją rodzinę. A muszę wam powiedzieć, że z takiej rodziny za lekko odchodzi, gdzie jest napięcie. I muszę wam powiedzieć, tam w tej rodzinie, gdzie jest takie zgrzyta między nimi, to bardzo łatwo jest odejść. Ale ciężko się odchodzi tam, gdzie wszystkie dzieci, mężelka a dzieci wyjdą won. Ale bardzo ciężko wychodzi się z tej rodziny na usługę, kiedy żona i dzieci odprowadzają. A wszyscy mówią, tatinko, będziemy się za ciebie i wszyscy modlić. Mówią, tato, będziemy modlić się za ciebie. A potem przyjdź do domu. A potem wracaj. Kiedy na skale Pan Jezus Chrystus. Kiedy jest na skale Pan Jezus Chrystus. Teda nasz żywot, kiedy na skale. A kiedy nasze życie jest na tej skale. A Pan Jezus Chrystus jest w naszym życiu. A Pan Jezus Chrystus jest w naszym życiu. Nie preto radzi odchodzimy precz do służby. Nie dlatego chętnie wychodzimy z domu do służby. Bo w domu jest niepokój. Ponieważ w domu jest niepokój. Ale preto odchodzimy do służby. Ale dlatego my opuszczamy i wychodzimy do służby. Bo milujemy Pana. Ponieważ kochamy Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Czy zrozumieliście? Mnogi chcą innym służyć. Wiele z nas chce służyć innym. Ale doma nie ma trpezliwości. Ale w domu jest jakby niecierpliwy. Wszyscy są wielcy grzesznicy. Wszyscy są wielcy grzesznicy w domu. Wszyscy są zli. Wszyscy źli. Ten tam wąku zada służyć. Tylko tam na zewnątrz to on może usługiwać. Pod domu. Chodź w domu. A niech ci Bóg otworzy oczy. I niech Pan Bóg otworzy tobie oczy. Że tych grzeszników, których masz. Że tych grzeszników, których ty masz w domu. Za nich Pan Jezus zomarł. Że za nich tak samo Pan Jezus umarł. Jedną cenę płacił aj za ciebie, aj za nich. Taką samą cenę on płacił i za ciebie, i za nich. Pokój. Ty upokórz się. Pan Bóg swoim pysznym chrześcijaństwem nie wie urobić nic. Pan Bóg nie potrafi nic zrobić z twoim pysznym chrześcijaństwem. On nie wie zmienić twoją rodzinę. On nie potrafi zmienić twoją rodzinę. No bo ty si myślisz, że jaki si ty dobry. Ponieważ właśnie dlatego, że myślisz, jaki ty jesteś dobrym chrześcijaninem. A ty to twoi widzia na ciebie mnohe. A twoi bliscy widzą na ciebie wiele wad. A nie wiedzą uwierzyć. I nie potrafią po prostu wierzyć. Poznał są brata, któremu każda siostra była miła siostra, który mąż. Poznałem brata, do którego każda siostra to była jego kochana siostra, tylko jego żona nie. Każdy młody człowiek był proste Tymoteusz dla niego. Każdy młody człowiek, z którym się spotkał, był takim Tymoteuszem dla niego. Własni synowie. Tylko jego synowie. Proste ty boli, to było zaciąż pre niego. Oni to byli takie brzemię dla niego. Pokor sa vo svojom srdci. Uniż się w swoim sercu. Ja nie wiem, prečo musím takéto ťažké veci hovoriť. Ja nie wiem, dlaczego muszę właśnie na ten temat, trudny temat zwiastować. Ale muszę ci powiedzieć pokój. Tak? Ale muszę powiedzieć ci, upokórz się w twoim sercu. Dole. Idź na dół. Dole. Na dół. Wiecie, ten základ był dole. Wiecie, ten fundament jest na dole. Ty musisz iść dole. Ty musisz na dół jeszcze iść. Hoczy. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze więcej uniżenia. Wiecie, było to przed jakimś czasem. Wiecie, przed jakimś czasem. Miałem taki konflikt ze swoim synem. Miałem taki konflikt razem z moim synem. Nieco som mu powiedział, a on był zaujaty jakimiś swoimi rzeczami. Coś powiedziałem do niego, a on zainteresowany był jakimiś swoimi rzeczami. A potem som mu to wytkola.
A nie z taką łaską, nie tak. A potem jakby przypomniałem mu to, ale nie jest taką miłością i cierpliwością. Wiecie, tak. Właśnie w taki sposób. A ja jestem twój ojciec. A więc ja jestem twoim ojcem przecież. Ale potem sam widział, że są wszystko pokazane. Ale potem zobaczyłem, że wszystko tym popsułem. A jeszcze mi mój syn mówił. Jeszcze mój synek powiedział do mnie. No a teraz przyjdziesz za mną, tati. A teraz przyjdziesz, tata, za mną. A powiesz mi odpuść. I powiesz wybacz, synu. A ja sam wiedział, że sam przegrał na całej. I ja wiedziałem, że po prostu pokonano mnie na całej linii. I szedł sam do zagrody. Ja wyszedłem z domu do ogrodu. Tam sam padł przed Panem. I tam upadłem przed Panem. Mówię, Boże. I mówię, Panie. Ja jestem ten, który uczy drugi. Ja jestem tym, który naucza innych. Ja jestem tak to zlizał. I właśnie w taki sposób ja upadłem. Wszystko są pokazy. Wszystko zepsułem. Mój chłopiec jest w pubercie. Mój chłopak przeżywa dorastanie, pubertę. A to jest najniebezpieczniejszy. I to jest najbardziej niebezpieczny okres. A ja jestem teraz wszystko pokaz. I wszystko zepsułem. Bądź mi miłości. Panie, zmiłuj się. Tam są płaka. I tam płakałem. Trhał są burinę. Ja chwasty rwałem. A slzy kropili tu ze. A moje łzy spadały do, na ziemię. Czuł są, że całe moje wnętrze jest złamane. Czułem, że całe moje wnętrze jest takie przełamane. A naraz widzę, przychodzi mój syn. Nagle widzę, mój syn przychodzi do mnie. Przyszedł ku mnie, mówi. Przychodzi do mnie i mówi: Tatinko mój. Tato mój. Możesz mi odpuścić. Czy możesz mi wybaczyć? Objął mu. Ja przytuliłem go do siebie. Syn mój. I mówię: Synu, odpuszczam ci. Wybaczam. Ale ty mnie odpuścisz. Ty też wybacz. Nie len ty si zlyhal, nie, ty, ja nie tylko ty upadłeś, i ja upadłem. Wiem, mal si prawdę. Wiem, miałeś rację. Kiedy si powiedział, teraz przyjdziesz, tati, za mną. Kiedy powiedziałeś, teraz, tato, przyjdziesz do mnie. Będziesz si pytać, odpuścić. I będziesz prosił, żebym wybaczył ci. Ale... Ale wiem, że Pan Jezus za obydwu nas umarł. Ale też wiem, że Pan Jezus zmarł za nas obu. A takśmy się modlili. I tak modliliśmy się. A Pan Jezus nam odpuścił. I Pan Jezus odpuścił nam. A nawzajem. I my nawzajem odpuściliśmy siebie. Wiecie, preto wam mówię te to. Wiecie, dlatego ja wam to mówię. Abyście si nie myśleli, że preto wam każę. Że żebyście nie myśleli, że dlatego ja wam zwiastuję, że wszystko jest okej w moim życiu. Ale preto, że Pan Jezus mi da miłość. Ale dlatego, że Pan Jezus daje mi łaskę, żeby do pokuty. Aby sam sobie wiedział pokory. Żebym potrafił się uniżyć. Znowu na tą skałę. Żebym na nowo do tej skały. Głębiej. Głębiej. A potem odpowiada Pan Jezus. A potem Pan Jezus odpowiada. Kiedy już masz z nim obecność. Kiedy już masz z nim społeczność. Taki on odpowie. To wtedy on odpowie. A da swoją miłość. I da swoją łaskę. Może mam powiedzieć, że od tedy mamy taki krasny wstęp. I mogę wam powiedzieć, że od tej pory mamy taki piękną relację, stosunek z moim synem. Tu jest mój zać. Tu jest mój zięć. Dobrze pozna. I on bardzo dobrze wie i naszą rodzinę zna. A wie, że jest to tak to prawda. I wie, że to jest racja, to co mówię do was teraz. Ale jest to len miłość Boża. Ale wie też, że to jest tylko Boża łaska. Nie mogę ci powiedzieć, ja jestem teraz kazać. Nie mogę powiedzieć do siebie, ja jestem teraz pastorem. Ja takie zaujmowe kazanie. Ja takie ciekawe słowo przygotowałem dzisiaj. A mnie się nie może udziać nic. I mi nie może nic się stać. Wichonki rastu. Te krzewy, gałęzie rozkrzewiają się. Trzeba każdy dzień. I trzeba każdego dnia. Każdy dzień. Każdego dnia. To swoje ja. Przybijać na krzyż. Przybijać do krzyża. Umierać, umierać dla samego siebie. Żeby żył we mnie Chrystus. Ty będziesz mieć prawdę. Dopóki ty będziesz miał rację, tak nie będzie żyć w ciebie. Nigdy Chrystus nie będzie żył w tobie. Aż kiedy Jezus Chrystus będzie mieć
prawdę. Aż wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus będzie miał rację w twoim życiu. A czy wiesz, kiedy On będzie miał rację? Kiedy ci daję za ucho na jedno lice. Kiedy oberwie ci się na jeden policzek. Ty nastawisz aj to drugie. A ty możesz po prostu wystawić drugi. Kiedy ci niekto zabere koszulę. Kiedy ktoś koszulę ci weźmie. Dasz moje kawa. A ty mu dasz i garnitur. Wiesz, kiedy on będzie miał prawdę w twoim życiu. Wiesz, kiedy on będzie miał rację w twoim życiu. Wtedy będziesz spokojny. Wtedy będziesz spokojny. Bo on mówi, ja jestem ta prawda. Ponieważ on mówi, ja jestem tą prawdą. Ty nie możesz mieć swoją prawdę. Ty nie możesz mieć swojej racji. Ty możesz mieć tylko Pana. Ty możesz mieć tylko Pana Jezusa. A Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus mówi, módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy wam źle. Módlcie za tych, którzy was nienawidzą, źle wam czynią. Dobro reczcie im. A wy im błogosławcie. Nie złoreczcie. Nie złorzeczcie im. Jak będziesz nieco inne robić. Jeżeli coś innego będziesz postępował. Możesz si myśleć, że masz tysiąc krat prawdę. Ty możesz myśleć, że tysiąc razy masz rację. Ale to jest twoja prawda. Ale to jest tylko ciągle twoja racja. A prawda Jezusa Chrystusa. A racja, prawda Jezusa Chrystusa. Jest ta, że napełniasz Jego słowo. Jest taka, że ty wypełniasz Jego słowo. Bo on się stotożniuje ze swoim. Ponieważ on jest w jedności ze swoim słowem. A on mówi, kto mnie miłuje. I on mówi, kto mnie miłuje. Napełnia moje słów moich przestrzega. A inaczej reagujesz jako Jego słowo. Jeżeli inaczej inne są twoje reakcje niż jak Słowo Boże mówi. Ty masz potem innego Chrystusa. To masz innego Chrystusa. Ale ty musisz mieć tego. Ale ty musisz mieć tego, który, za ciebie zomrał, który umierał za ciebie. Ten, który się obetował. Ten, który ofiarował się. Który zabrał na siebie. Który wziął na siebie twoje nawet twoje grzechy. Wiecie, jak wczoraj wam wiecie, kiedy wczoraj mówiłem wam ten przybieg o tym Jankowi. Ten, to co się stało w szpitalu o tym Janku. Jak sa oni tam pohadali. Kiedy dwaj. Oni posprzeczali się razem ci dwaj. Wybaczcie. Potem som przeżywał, że musim to całe zobrać na siebie. Potem przeżywałem, że to wszystko, całą tę kłótnię muszę wziąć na siebie. Że ten konflikt, który między nimi dwoma nastał. Że ta kłótnia, która miała miejsce między nimi dwoma. Że som to potrzebował zobrać na siebie. Że musiałem wziąć to na siebie. A tym, że som ja wziął to na siebie. A tym, że wziąłem to na siebie. Ja obydwu uwolniłem. A to urobił Pan Jezus. I tak samo uczynił Pan Jezus. On zabrał na siebie twoje winy. Wziął na siebie twoje winy. A potem, kiedy on oswobodził. A potem, kiedy on uwolnił ciebie. Wtedy przyszło to pokanie. Wtedy przyszła pokuta. Przyszło to, że Panie, ty si to zabrał za mnie. Przyszły słowa, Panie, ty to wziąłeś zamiast mnie. Za mnie grzesznik. Za mnie grzesznego. Ja, som pan mał ja miałem tam być. Ja, som ten grzesznik. Ja jestem tym grzesznikiem. A ty, si to zabrałeś, a ty wziąłeś to na siebie. O, Panie, Panie wybacz. Wiesz, to jest to pełne pokanie. To jest to zupełna pokuta. Kiedy widzisz, że zabrał Pan Jezus na siebie. Kiedy widzisz, że Pan Jezus wziął na siebie. A jakiśmy my ludzie. I jacy my jesteśmy ludzie. My chcemy być dobrymi. Chcemy być dobrymi. Piękni. Tacy czyści. Nie przed Bogiem, ale przed ludźmi. Nie przed Bogiem, tylko przed ludźmi. Kto z nas by chciał zabrać na siebie szpin? Kto z nas chciałby wziąć na siebie cały ten brud? Jako Pan Jezus Chrystus. Tak jak Pan Jezus Chrystus. A mnohokrát nie trzeba szpinu len zabrać. I wiele razy brud nie trzeba tylko wziąć. Wiesz, co nam mówi Pan Jezus? Czy wiesz, co mówi Pan Jezus? Zobacz na siebie len ten krzyż. Weź na siebie tylko ten krzyż. Te ciężkości. Te problemy, trudności. To niepochopienie. To nieporozumienie. Tu nie lasku. To nie miłość w twojej okolicy. Zobacz to na siebie. Weź to na siebie. A my to tak z radością zoberemy. I my z taką radością weźmiemy, tak? Niech je to tak. Oby to tak było. Ale kolkokrát sa w nas jest taki duch spór. Ale ile razy tak bardzo przeciwstawiamy się temu?
prečo sa to mne musí. Mówię, dlaczego znowu mi to musi się wydarzyć? Czemu znowu ja muszę przeżywać takie rzeczy? Prečo ja musím takéto rzeczy? Dlaczego ja muszę mieć takie problemy? A nie jesteśmy ochotni zobrać na siebie. I nie chcemy wziąć na siebie. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus mówi. Kto mnie chce naśladować. Kto mnie chce naśladować. Zobierz na siebie. Weź na siebie. Musisz nieco musisz na siebie zobrać. Wziąć coś na siebie. A wiesz co? A czy ty wiesz co? Wszystko. Wszystko. To jest ten twój krzyż. To jest ten twój krzyż. Cały krzyż twojego życia. Cały krzyż twojego życia. Wszystko to, co przybija cię. To, co przybija cię w twojej rodzinie. To, co cię ciąży w twoim zamestnaniu. To, co przybija cię w twojej pracy. To, co cię ciąży w tom obcianskom żywocie. To, co przybija cię w twoim życiu. Weź to na siebie. Wiesz, co zabrał na siebie Pan Jezus? Czy wiesz, co wziął zamiast ciebie na siebie Pan Jezus? Za nas wszystkich. Zamiast nas wszystkich? My to nie wiemy ani porozumieć. Nawet zrozumieć tego nie potrafimy. A od ciebie len to żiada, abyś to twoje zabrał. Od ciebie żąda tylko to, żebyś to swoje wziął. A to jest ten krzyż. To jest ten krzyż. A na nim potrzebujesz zomierać każdy dzień. A na nim musimy umierać każdego dnia. To twoje ja każdy dzień musisz krzyżować. To twoje ja każdy dzień musisz krzyżować. Ale ty si powiesz, ale żdy mi ten język ta wyklizkość. Ale ty powiesz, no tak, ale ciągle ten język jakoś sprawia mi problemy. Tak, kiedy ci chce wyskoczyć, tak zdrapnij, a przybij go na krzyż. Kiedy już chce wyskakiwać ten język, to weź, uchwyć go i przybij go do krzyża. U nas na Slovensku mamy takie przysłowie. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, że z dziurawego duba sowa wyleci. Że kiedy dąb jest dziurawy, to wtedy wyskakuje sowa. A wiecie, starczy do tego duba tak ściuchnąć. A wiecie, wystarczy do tego dęba tak trochę go popchnąć, a wyleci sowa. A sowa wyskoczy. To niekiedy aj do nas starczy tak. A czasami i do nas tak wystarczy tylko nas tak lekko dotknąć. A co wyleci z nas? A co wyskoczy z nas? No to co jest w nas? No tylko to, co jest w nas. Jeden pan farar oprawował płot. Jeden ksiądz naprawiał płot. A mały Janko sa pozerał. I mały Janek patrzył na niego. A pan farar zapyta. I ksiądz się pyta. Janičko, učíš sa, ako treba plod robiť, však? Janko, ty učíš sa, tak, jak treba plod napraviať? Ale nie. A nie, nie, mówi. Čakám, keď si buchnete na prst, že čo povieš? Čakám, ja čekám, kedy uderzíš sa po palcu, co vtedy povieš. No čo povieme, to čo je v nás? No co my povieme, tylko to, co je v nás. Keď si buchneš lakeť, Kiedy rękę se zwichniesz, no co wtedy powiesz? No to co jest w tobie. Tylko to, co jest w tobie. Zobudź się. Obudź się. Uważaj. Ty pomyśl nad tym. Skontroluj, co jest w ogóle w tobie. Ty sprawdź, co jest w tobie. Skontroluj, czy twoje żywot jest na zakładzie. Sprawdź, czy twoje życie stoi na fundamencie. Czym si, a kim si pełniany? Czym albo kim jesteś napełniany? Czy jesteś pełny Ducha Świętego? Czy jesteś napełniany Duchem Świętym? Czy nie za każdym sowa wyleci? Czy nie za każdym razem ta sowa wyleci? Wiecie, ta sowa to urobi. Wiecie, ta sowa właśnie tak urobi, wylatując. A niekiedy aj nas, kiedy się tak niekto nieprzyjemnie dotknie, tak... I czasami, kiedy nas tak samo ktoś tak dotknie się bardzo niemiło, to tak samo też tak wyskoczymy. To jest znamienie, że taki to człowiek nie ma swój zakład, Panie. To jest znakiem, że taki człowiek nie ma swojej podstawy, gruntu w Panu Jezusie. Na darmo mówi o Panu Jezusie. Na darmo on mówi o nim. Może o nią kazać. Może nawet kazania wygłaszać. Może o nią śpiewać. Może nawet śpiewać o nim. Może grać. Może grać. Może wszystko robić. Może wszystko wykonywać. A to najcięższe jest to, moi drodzy. I to najtrudniejsze jest, mój kochany, że niektórzy się nie dostaną do Królestwa Bożego. Że niektórzy po prostu nie wejdą do Królestwa Bożego. A wiecie dlaczego? A czy wiecie dlaczego?
Co im będzie powiedziane tam, kiedy ich Pan Jezus nie puści dnu? Co im powiedzą tam, kiedy Pan Jezus nie wpuści do środka? A będą to chrześcijanie. A będą oczywiście to chrześcijanie. Do końca ci, którzy mu służyli. Nawet ci, którzy służyli mu. Do końca ci, którzy siedzieli jako ty pięć panien mezi tymi ostatnimi. To tam będą ci, którzy siedzieli tak samo, czy podobnie jak tych pięć panien między ostatnim, między resztą. I czekali na oblubieńca. My wszyscy czekamy na Pana Jezusa. Wszyscy czekamy na Pana Jezusa? Wszyscy. Wierzę, że tak. Teda nie niewiadomych ludzi to znaczy, Pan Jezus nie puści. To znaczy nie tych nieświadomych ludzi Pan Jezus nie wpuści do środka. Prawie, że tych, którzy wiadomo go czekali. Właśnie tych, którzy świadomie oczekiwali na Niego. Ale nieco tam Pan Jezus powiedział. Ale coś Pan Jezus powiedział im bardzo ważnego. Amen wam mówię, nie znam was. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Może być nieco takie, że niekto czeka Pana, a Pan go nie pozna. Czy może nam wystąpić taka sytuacja, że ktoś oczekuje Pana, ale równocześnie Pan nie zna go? Wiecie, gdzie problem? Czy wiecie, w czym tkwi problem? Że nie ma kontakt, nie ma osobne że brak Pana. Kontaktu, brak osobistej społeczności, relacji z Panem. Nie chciało samu tak głęboko kopać. Tak nie chciało mu się kopać tak głęboko. Aby samu odzwał Chrystus. Żeby odpowiedział Chrystus. Aby doszedł aż na kontakt z Nim. Żeby tak głęboko kopał, żeby kontakt z Nim mieć. Wiecie o tym, że są nie len kazatel, ale aj odbornik. Wiecie, że nie jestem tylko kaznodzieją, ale także fachowcem, naprawiam samochody. A tak są raniajkował. I tak jadłem śniadanie. A pod oknem poczuję jako jakiemu podnikatelowi zhasło auto. I pod oknem słyszę, jak jakiemuś biznesmenowi po prostu silnik się wyłączył. Mał nalożony przywóz wszelijakimi stawebnym naradzim. Miał pełny bagażnik wszystkiego stawebnego naradzim. Tego budowlanego, potrzeb budowlanych. A już poczułem i słyszę, jak próbuje zapalić. A mówię mężelkę. Ja mówię do żony. Już muszę iść, lebo mu baterka nie wydrży. Muszę iść, ponieważ znowu akumulator, bateria nie wytrzymała. A mówię, to nie jest twój problem. A ona mówi, to nie twój problem. Ty zjedz w pokoju śniadanie. Mamiczka, ja teraz kiedy zjem. Ja mówię, kochana, jeżeli teraz zjem. Tak ta baterka już nie będzie toczyć. To ta bateria, akumulator już nie zapali po prostu. A to mi nikt tu nie zje. I tutaj nikt nie ruszy tego, zostanie mi to. Tak są wyszedł won. A więc wyszedłem przed dom. A mówię temu panowi. I mówię do tego pana. Może wam pomóc. Czy mogę panu pomóc? Może będzie bardzo rad. On mówi, o, bardzo, będę bardzo wdzięczny. Otwórcie kapoty. Niech pan otworzy k motoru. Maskę. Zobrał sam tu rozdzielowacją głowę. Wziąłem tę głowicę. A hned już na pierwszy pogląd sam widział, że ma ohorene te kontakty. I zaraz widziałem już, że te kontakty są po prostu spalone. Mówię, macie szmirglowy papier. Ja pytam go, czy ma pan taki gruby papier? A że ma. On mówi, o tak. Poszukał sam te kontakty. I ja tak wyczyściłem te kontakty. Założył sam mu to spektrum. I na nowo mu to włożyłem do środka. Mówię, a teraz spuść. Ja mówię, a teraz niech pan wypróbuje. Na pierwszy raz. Za pierwszym razem zapalił. Kontakt. Kontakt. Nie funkcjonują rzeczy w twoim życiu. Czy nie działają rzeczy w twoim życiu? Kontakt. Kontakt. Musisz głęboko kopać. Musisz kopać głęboko. Aż na ten zapach. Aż do tego fundamentu. Niech ci odezwie Pan Jezus. Niech odezwie ci się Pan Jezus. Staci. Wystarczy. O Panie, na Twoje słowo. Wystarczy, o Panie, na Twoje słowo. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Na Twoje słowo, Panie, przyjdę. Na Twoje słowo, Panie, przyjdę nawet tutaj do polskiego Cieszyna. Na Twoje słowo. Na Twoje słowo, Panie. A to jest ten kontakt. I to jest ten kontakt z Nim. A On kona. I On czyni.
Ja wiem, że nie odejdziecie lekko z tego domu. Wiem, że nie odejdziecie lekko do domu. Lebo on mówi. Ponieważ on mówi do nas. Jego słowo. Jego słowo. Odhaluje te nasze skryte, najgorsze rzeczy naszego. Ono odkrywa te nasze skryte, najgłębsze rzeczy w naszym życiu. Pre jedną jedyną rzecz. Dla jednej rzeczy. Abyśmy mieli z nim kontakt. Żebyśmy właśnie mieli z nim kontakt. A kiedy masz z nim kontakt. A kiedy masz z nim łączność, kontakt. Tak si poznany od niego. To wtedy on zna cię. On ci nie powie, nie znam. Nie powie do ciebie, ja nie znam ciebie. Ale powie, chodź. Ale powie, chodź, dziecko. Moje kochane dziecko. Chodź. Chodź. Lebo si głęboko kopał. Ponieważ głęboko kopałeś. Nie uspokoił si sa. Nie zadowoliłeś się ze swoim płytkim chrześcijańskim i karierą. Nie uspokoił si sa tym, że co mówili ludzie, jaki jesteś dobry chrześcijanin. Nie zadowoliłeś się tym, co ludzie mówili o tobie, jak jesteś dobrym chrześcijaninem. Wszystko to mało było dla ciebie. Głębiej szedłeś. I spotkaliśmy się. Poznam cię. Bo ja znam cię. Jesteś moim kochanym synem. Chodź. Po dnu. Chodź do środka. Aleluja. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.